droga cudowna, niezwykła kobieto, informuję cię, że to, co odczuwasz w sobie, głęboko w sobie, jak widzisz przepięknego księcia z bajki, przepiękny książę z bajki, wysoki, przystojny, i to, co odczuwasz w swoim ciele, to jest informacja dla ciebie, żebyś wiedziała, że spotkałaś cudownego, wspaniałego faceta. Pamiętaj, że twoje odczucia względem mężczyzny wcale nie są dobrym drogowskazem, że z tym mężczyzną masz być. To jest tylko informacja, że to, co odczuwasz, to jest stan wysokiego zagrożenia, ponieważ twoje emocje powodują, że twoje myślenie, które i tak nie zawsze jest czysto logiczne, natychmiast szwankuje. To znaczy, pod wpływem wspaniałego księcia z bajki zalewają cię hormony i twoja umiejętność podejmowania decyzji spada poniżej zera. Umiejętność podejmowania słusznych decyzji. Kochana, identycznie jest wtedy, kiedy idziesz na zakupy i widzisz niezwykłą, cudowną, przewspaniałą kreację, i wtedy co czujesz? Wtedy ty czujesz, że należy przyznać sobie, że jestem tego warta. To, że jesteś tego warta, że jesteś warta tej kreacji, to nie jest wystarczający argument, żeby to kupić. Zastanów się wpierw, czy w tej kreacji ty będziesz dobrze wyglądać. Czy ona będzie podkreślać twoje atuty, czy je ukrywać. Czy ta kreacja będzie z tobą współpracować, czy ci odbierać to, co cenne. Mam nadzieję, droga cudowna, wspaniała kobieto, że rozumiesz tę przenośnię, bo ona nie jest trudna do zrozumienia. Istnieją faceci, którzy podkreślają to, jaką jesteś cudowną księżniczką, ale istnieją też faceci, którzy powodują, że twoja kobiecość, twoja uroda może pęknąć jak balonik.